pierwszy punkt chcielibyśmy poruszyć sprawę byłej kotłowni, która się znajduje między naszymi tymi pięcioma blokami z ulicy Kościuszki. W czytelni przy kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Gorlicach w miniony czwartek spotkali się mieszkańcy Zawodzia z władzami miasta. Tematem przewodnim był budynek położony przy blokach, dawna kotłownia oraz rozwiązania drogowe dla zablokowanego wyjazdu na Zawodziu. Po frekwencji można stwierdzić, że tematy budzą duże zainteresowanie mieszkańców. Co z budynkiem, który straszy na osiedlu? Jak wynika z wypowiedzi zastępcy burmistrza Łukasza Bałajewicza, budynek jako własność województwa był oddany jako darowizna, ale z braku zainteresowania władz miasta darowizna została cofnięta i obecnie stan prawny nie pozwala na jakiekolwiek prace. Co zatem zrobić? Kupić lub prosić o ponowne darowanie. Póki co, bez względu na stan prawny, miasto koncentruje się na realizacji obiektów dla seniorów w centrum miasta. Pozostaje nadzieja, podobnie jak rozwiązanie drogowe, by udrożnić ruch samochodowy na osiedlu. Tam była pani Danusia Zakrzewska, pan Roman Trajanowicz, pan Stasiu Kubala, pani Czesia Kukusiowa i wtedy podjęliśmy działania właśnie zmierzające do utworzenia świetlicy w tym obiekcie.